Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, a oto drugi odcinek, zagrajmy w Sonic Superstars. Znajdujemy się teraz w świecie Speed Jungle i rozpoczynamy akt 1, tak więc bez zbędnego przedłużania... co? Jaki wstecz? Zagraj w akt, no, jakie wstecz, co ja tutaj w ogóle najlepszego odwalam? Speed Jungle, let's go! Początek tego poziomu jest taki całkiem, muszę przyznać, no, bardzo dynamiczny. Jestem ciekaw, czy uda mi się tutaj ogarnąć ringa. W sensie tego, wiecie, ringa, żeby dostać się do kolejnego szmaragdu, chaosu. Wow, co tutaj mamy? Ej, co tutaj jest? Ej, fajna muzyka tutaj leci. Na chwilę ja się wyciszę, a wy sobie teraz posłuchajcie tego soundtracku i powiedzcie mi, czy podzielacie moje zdanie, że jest to bardzo spoko muzyczka. O, zobaczcie, jest ring. Haha, widzicie? Wystarczyło troszeczkę poeksplorować i już mamy, kurczę, pieczone drugi szmaragd. Zaraz zebrany. Co się stało? Czemu mi się pad rozłączył? XD? Ej, to było dziwne teraz, co tu się wydarzyło. Przez chwilę mi się ten pad rozłączył. Dlaczego, tak? Dobra, nieważne. Ważne, że mamy teraz drugi szmaragd chaosu zebrany. To jest najważniejsze i tego się na razie trzymajmy. Naprawdę, serio? Chyba pad mi się rozładował, moi drodzy, więc chyba niestety musimy się przerzucić na klawiaturę. Dobra, co to jest za umiejka? Pocisk. Wykonaj sprint. Teraz mamy nacisnąć E. Czemu w ogóle bez dźwięku jest gra? Ej, co tutaj się wydarzyło najlepszego? Ej, ludzie, co tu się odpierdzieliło? WASD. Ej, żadnych dźwięków z gry nie mam. Ej, dobra, powiem wam szczerze, to mi się bardzo nie podoba, co tutaj się teraz wydarzyło, nie? To jest serio coś nie tak, to nie powinno mieć miejsca to, co teraz się dzieje. Dobra, to jest już uruchomione, możemy iść teraz tutaj. O, chyba wróciło już? O co tutaj chodzi? Co jest grane? Gra wróciła do normy teraz. Chyba, przynajmniej tak mi się wydaje. Muzyczka już wróciła, więc teraz też jest dobrze. Ej, dobra, coś takiego nigdy nie miało miejsca jeszcze w jakimkolwiek Soniku, więc jestem naprawdę w szoku, że coś takiego się u mnie wydarzyło. Kurde, nie ogarniam strasznie kontrolek na tego, na klawiaturę. Będę musiał zobaczyć, jak się gra, kurde, na klawiaturce. O, tam Tails był swoją drogą. Dopiero teraz zauważyłem. Okej, zwierzak został uwięziony w badniku, czyli teraz będziemy musieli unicestwić tego badnika, rozumiem. Dobra, padzik na razie na bok idzie. Bardzo mi się w ogóle nie podobają już kontrolki na klawiaturze, bo ja enterem skaczę. Nie skaczę, tylko skaczę. Dobra, chyba jeszcze raz musimy go zaatakować, tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, to żeśmy ładnie tutaj pocisnęli, muszę przyznać. Nie sądziłem, że mi się uda coś takiego ogarnąć. Dobra, mamy pierwszy akt już ukończony w 4 minuty 12 sekund i 78 sekundy. Sonic przeszedł akt 1, no oczywiście, że przeszedł, no gdyby nie ja, to by nie przeszedł, nie? Oczywiście, że tak. Mamy teraz do wyboru albo akt sonicowy, albo akt numer 2. Chyba wybierzemy akt sonicowy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Co nam tutaj gra zaplanuje. O, Feng leciał przy okazji. A ten, kurde, ptaszek jest uroczy, co on tak tymi skrzydełkami machał przed chwilą, tak fajnie tańczył. Ej! Ej, ja z opcji nic nie widzę, ej! Widzicie to? N odpalamy menu opcji, ale tych opcji nie ma. Co jest grane? Ty co tutaj się odpierdziela? I w ogóle HUD mi się schował, dlaczego ja nic nie widzę? Żadnego HUD-u nie mam. I serio, ja tak będę musiał enterem teraz skakać, naprawdę? Matko jedyne, ale to będzie dziwny odcinek. Jak ja mam tego Fenga teraz atakować? W którym momencie? Chyba go nie miałem atakować, tak mi się przynajmniej wydaje. O, niebieski pierścień, ale na razie się nim nie interesujemy, bo będziemy tylko zbierali tam medale, a na tę chwilę to raczej jest mi to bardzo zbędne, muszę przyznać. Dobra, runda druga, pajacu. Co masz teraz do zaoferowania? Pochwal się, śmieciu. Ej, wiecie, co mi to przypomina? Ten poziom mi strasznie przypomina tego. Stardust Speedway z Sonica CD. Gdzie my żeśmy przed Metal Sonicem uciekali.
I na samym końcu była taka ściana, która miażdżyła Metal Sonica. Może w ten sam sposób Feng skończy. Zobaczymy. Dobra, widzę, że on tutaj teraz zaczyna niszczyć wszystko, co stoi nam na drodze. Ej, taka trochę niepopularna opinia, ale mi się strasznie nie podoba ta muzyka nieśmiertelności, muszę przyznać. Jakby wolałem trochę muzykę nieśmiertelności z Sonic Mania zdecydowanie, nie? Dobra, mamy to! Zrobiliśmy to! Jezus Maria, ale mi serce zaczęło bić! Wiadomo, co on tutaj mówi? W ogóle żadnych napisów nie ma, ani nic? Speed Jungle Act 2. Dobra. Czy tutaj wszystko już wróciło do normy? Dobra, wróciło do normy. O, mamy tutaj teraz świecącego motylka. Ej, fajna sprawa, fajny motyw. Mam trochę takie skojarzenie z poziomem Backlight z Crasha Trójki. Ewentualnie z Kangurkiem KO jedynką, gdzie tam też było motylek lub świetlik, który pozwalał nam... rozjaśniał nam poziom. No, to chciałem powiedzieć. Nie, powiem wam szczerze, że kurde, ja będę chyba przez większość tego odcinka teraz narzekał na sterowanie, bo bez kitu to jest tragedia grać na klawiaturze w tę grę. A tym bardziej jak się już do pada przyzwyczaiłem. Oh, dobra, to było mocne. Okej, już jest światłość, super, bardzo dobrze, o to chodziło. Oj, teraz po drugiej stronie jesteśmy. Ej, ta mechanika mi się bardzo podoba, ona mi się kojarzy z Sonic Manią. W Sonic Manii coś takiego było chyba. O ile mnie pamięć nie myli. A, bo w Soniku 4 epizod 2 tak było. No. W Soniku 4 epizod 2 tak było, jak się z... jak była konfrontacja z Metal Sonikiem. O! Mamy teraz konfrontację z bossem. Dobra, i to jest doktor Iwo Robotnik w jakiejś kapsule śmiesznej. I na tym będzie boss polegał, tak? Że on będzie tak mnie atakował w trochę taki śmieszny sposób. Dawaj mi ringa. Tego jednego ringa muszę utrzymać, bo tylko on mi został. Czy to już będzie ostatni atak? Nie, jeszcze nie. Jeszcze coś tutaj będzie wykombinował ten śmietnik. O, udało się. Mamy to. Speed Jungle mamy ukończone. Ej, szczerze, ja się autentycznie bałem konfrontacji teraz z tym... doktorem Iwo Robotnikiem, muszę przyznać. O, i dostaliśmy gówno. Super. Ja jestem zadowolony z tego gówna. A ten robocik złapał Fenga w pułapkę, tak? Mam dobrze rozumieć? Sky Temple. Zona Act 1. No dobra, spróbujmy jeszcze ten poziom przejść. Niech będzie. Ja się nie boję wyzwań. Spróbujemy Act 1 chociaż przejść. Może będzie więcej tych aktów, zobaczymy. Ej, ten poziom naprawdę ma bardzo fajny soundtrack. Weźcie sobie go posłuchajcie. Ja teraz na razie zamknę się i... słuchajcie razem ze mną tego pięknego soundtracku. Bo jest naprawdę wdechę. Ej, ja mam naprawdę farta. W momencie, kiedy ja mówię, żebyście ze mną posłuchali soundtracku, to zaraz się pojawia, kurde, ring, nie? O nie, na klawiaturze to już będzie ciężkie do ogarnięcia. O kurde! Ale to było wyzwanie, ja pierdzielę! Nie, ja do następnego odcinka muszę tego pada naładować, bo to jest tragedia w ogóle. Ale oczywiście muszę przyznać, że poprzedni zone, który robiliśmy, miał bardzo ładny... design, muszę przyznać, że mi się naprawdę bardzo on podobał. No i ten też zapowiada się spoko. Dobra, jakąś wizję mamy, co to jest za wizja? O! Wszystko wiedzący, okej. Nie wiedziałem, że jesteśmy wszystko wiedzący, ale no fajnie, że Trofka mi o tym mówi. Czyli dobra, mamy tutaj już trzeci szmaragd zebrany z 7, elegancko. Więc możemy teraz lecieć ku... wyjściu z poziomu, o ile takowe wyjście będzie.
A, zapomniałem o jednej rzeczy wam powiedzieć. Jeżeli wam się ten odcinek, jak i poprzedni, spodoba, to nie zapomnijcie zostawić oceny w postaci łapki w górę lub w dół, jeżeli wam się nie spodoba. I nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, by być na bieżąco z filmami, które tutaj publikuję. I dlaczego tego nie mogę zrobić za pierwszym razem? Halo, co to ma znaczyć, moi drodzy? Muszę sobie delikatnie słuchawki ściszyć, bo nie będę tego ukrywał, że gra troszeczkę momentami była głośniejsza. Ale na tę chwilę muszę przyznać, że mi się całkiem przyjemnie gra w tę gierkę, więc wydaje mi się, że nie będzie chyba tragedii, aczkolwiek jestem przygotowany na to, że w późniejszym etapie gry gra może mi sprawiać, no, spory problem. Uuu! Owoc tu był, widzicie? Dobrze, żeśmy tutaj przyszli. Tylko nie wiem, czy my w ogóle w dobrą stronę idziemy, bo no, powinniśmy iść w prawo, a nie w lewo, zdecydowanie. A ja się niepotrzebnie cofałem. Ale no, ja lubię po prostu poeksplorować sobie. Nie będę tego ukrywał, że Sonic to między innymi dla mnie jest też seria, w której lubię bardzo dużo eksplorować i jak mam taką możliwość, to chcę z tego skorzystać. Wiecie, o co chodzi, co nie? Tak chyba to nie powinno wyglądać. Zaczynamy od zera. No tak, bo żadnego checkpointu nie mieliśmy. I fajne też jest to, że czas się restartuje, że nie ma czegoś takiego jak w innych Sonicach, że ten czas jakby leci dalej do przodu, bo no jak pamiętacie, w Sonicach zawsze było to ograniczenie do 10 minut. Tak więc jakbym miał pomyśleć o tym, że zaraz miałbym mieć time over, no to nie byłoby mi do śmiechu z taką informacją. A w ogóle widziałem, że ten pierwszy odcinek bardzo fajnie się przyjął. Naprawdę sporo komentarzy żeście zostawili, tak więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mam nadzieję, że przyszłe odcinki również wam będą się podobać. Sonica Superstars. Przynajmniej będę się o to starał, żeby były to naprawdę bardzo fajne odcinki w odbiorze. Dobra, tutaj chyba mnie jeszcze nie było. Przynajmniej nie kojarzę, żebym tutaj szedł. A może tutaj byłem i wszystko mi tak naprawdę się zlewa już, ponieważ tyle żeśmy zrobili rzeczy. To jest checkpoint. Ty, ale śmieszna winda. Ej, beka! Ej, śmieszna winda trochę. A czemu ja tam nie mogłem do tamtych pierścieni się dostać? Halo, co to ma znaczyć? Bo się pogniewamy zaraz. Coś tam się aktywowało, słyszałem. Ale dobra, nie będę już wnikał w to. Lećmy dalej do przodu. Weźcie, powiedzcie, jakie macie wspomnienia z tym poziomem i poprzednim. Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy, jeżeli macie takowe wspomnienia. Całkiem muszę przyznać, że fajny motyw tutaj został wykorzystany z tymi ruchomymi platformami. O! Akt pierwszy i mamy już bossa? Siema jajo, dawno się nie widzieliśmy. Dara, na czym ten boss będzie polegał? Standardowe pytanie, jak zawsze zresztą. Czyli co, mamy do niego skakać? Ty, bez kity, mamy do niego skakać, ty. XD? To ma być ten boss? Nie no, proszę was, nie osłabiajcie mnie. 4 razy go zaatakowaliśmy, więc chyba jeszcze 2 razy, o ile mnie pan... O Jezu, ale zatrząsłem, przepraszam najmocniej. Nie, 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 nie. Nie, no kurde. Co ja zrobiłem? Jak ja tego dokonałem? Jeszcze owoc mamy, no świetnie. Ej, jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Dobra, jest tutaj Iwo Robotnik z jakimś robotem se poleciał. Okej. A my sobie balonikiem lecimy gdzie teraz? Pinball Carnival, tak? Tak, ale my tego nie będziemy już robić. Czyli czekajcie, świat numer 3 ma tylko jeden akt? Ej, to był bardzo szybki świat, muszę przyznać. Ej, szczerze powiedziawszy, sądziłem, że mi pójdzie o wiele gorzej dzisiaj, patrząc, że mi się pad rozładował. Ten cholerny pad od PS5. Muszę go serio podładować. Muszę jakiś kabelek do niego ogarnąć. Dobra, nie będę już dyskutował na temat tego pada, bo wy się już tyle nasłyszeliście, że to jest głowa mała. Dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić odcinka łapką w górę. A jeżeli się nie spodobało, łapką w dół. Uzasadnijcie dlaczego w sekcji komentarzy. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, klikając w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!